Siemaneczko, z tej strony Pietrasek, a to kolejny odcinek z serii 7 Days to Die na modzie Wild West. Dzisiaj zadanka ciąg dalszy. Mamy zadanko do odzyskaj zapasy 300 coś metrów, więc pojedziemy. I tak sobie pomyślałem, że po tym zadanku weźmiemy może to zadanie specjalne odblokowanie szlaków handlowych. Przejedziemy się, znajdziemy może jakieś nowe miasteczko, może coś... O, patrzcie, patrzcie co się dzieje. Mamy wariata. Mamy wariata, będziemy go jechać. Cicho, 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 cicho. Będziemy go jechać. Zobaczymy jak teraz nam, czy szybciej nam pójdzie, jak mamy bronię, dobre. O kurde, no skubaniutki. No wtedy był twardziel, nie powiem. O. Nie zaczynaj biegać, gościu. Oj, 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 oj. O. Dosięgnął mnie. Kurde, twardziel. Ale teraz to go zaraz pewnie... O, widzicie? Rachu ciachu, ale 8 koła expa wpada. I... Nie urywa tyłka, ale no jest. Tyk. Nie, zapomniałem, czy to ma jeszcze parę strzałów, nie muszę przeładowywać, ale dobra. A jeszcze nam, kurna, elegancki, darmowy expik wpadł. Ile w ogóle mamy? Nie mamy, wszystko wydaliśmy. O, tu jakaś fajna lokacja. Jakby szczelnica. Które to my robimy? Chyba to jest. Salun! Dobra, przeładowane. Uzyskaj zapasy, dobra. No i jedziemy. Zobaczymy, co tu mamy ciekawego. Oho, tamta wypadła już. Już na awanturę. Ledwo człowiek, nawet nie zdążyłem zapukać. No dobra, dostaniesz już pałką. Jak i tak już ubudziliśmy towarzystwo, to... No tak tu... Pustawo trochę. O. Ten gorszy, chociaż liczba pocisków na minutę 180. No ten jest wolniejszy, no ale... Ale nie jest mocniejszy i do tego jeszcze ma 6 poziom, to ulepszeń więcej na niego wejdzie. No, wygrałeś, kolego. Zresztą tam coś chyba się szybciej przeładowuje też. To tak strasznie z bólami przeładowuje go. No, tak na razie to nie wygląda jakoś specjalnie. Wypadasz stąd? To wypadaj. Op! Nie pij tyle. Ty co ty? O tu. Mamy, no to od razu skrapuję. Nie będę tego trzymał. No tak, na razie słabiutko. Zaraz rozhula coś, ale... Ptak, dajcie ptaka, na pewno tu musi być ptasior. No. Cię nie pchaj, spokojnie, dla ciebie też starczy. No, dobra, leży. Dawaj łopatę. Elegancko. O! Co to się rozwala? Trochę materiałów, to chyba drugi budynek obok. Ops. Tak wygląda, jakbyśmy miała teraz wszystko pozawalać. Gdzie tu się schodzi? Tu tak po prostu? O, już widzę koleżkę w rogu. Nie no, tym to nie. Tym to nie. Dobra. I kopiemy sobie troszkę zapasów. Ale mimo to nadal słabo. Nic tu tak szczególnego nie ma, powiem szczerze. Tu coś fajnego? Przyda się, ale... Żeby to dupę urywało. O. O kurde. Feralna. Skąd tu się wzięłaś, koleżanko, co? Tyk. Nie wiem, podejrzana ta lokacja. No, nic tu nie ma. Coś tu jakby zaraz miało tutaj wypaść, nie wiadomo co. Cała ekipa zombiaków. No tam... O nie, to maszyna. Tu zamknięte. Co, tutaj się idzie? No to wychodzi. Dziwne. Łamnie mcho było. Słabe, bo słabe, ale jest. Tutaj pokręcimy. O, podmiarki. Gdzie jest ta moja torba? Tu za ścianą? O! Jak się schował koleżka? I co? Wszystko? Naprawdę dziwna lokalizacja. Wow, nie wal w torbę, chłopie. Dobra, no to kopiemy dalej. Darmowy towar, darmowy ekspik. Nie powiem, nudnawa taka lokalizacja. Nic specjalnego. Takie wpadasz i wypadasz. Dobra, chryzantemy weźmiemy, to się może herbatki zrobi. Co masz ciekawego? W sumie to nic, żelazne groty. Żelazne groty ja sobie mogę natrzaskać tyle, że... O! Masz, dziadu, z broni. No tobie nie będę oszczędzał amunicji. O! Kurde, żyje. Twardy. O, ja chyba kojota miałem zabić. Nie, pumę. Pumę i coś tam jeszcze. Puma i wilk. Dobra. Porządek zrobiony, zrobiony. Ale tu jest jeszcze dalej. Jakieś rzeczy są. Gdzie jest mój nożyk do ptaszka? Pokroimy go na kotlety. O, mamuśka, ale feralna. No nie taka. Nie taka lekka. Mamuśka zasady tutaj nie jest za lekka, ale... O. No i dobra, no i fajno. Schemacik. Co tu mamy ciekawego jeszcze? Skrzyneczka z żarciem. Bez rewelacji. Dobra, tu. Idziemy na dół zobaczyć. Co my tu mamy? O, zaczynają się jakieś piwnice, widzę, robić. Może taka niespecjalna ta lokalizacja, ale taka się ciągnie i ciągnie. Pokaż, co tam na dole jest. O. O, Pieter pod schodami. Pałeczką. No i elegancko. No to by chyba było koniec. Tu widzę, że jest główny lucik. Skarby pustkowi, woda to życiodajny płyn. Stosuj prostą sztuczkę, którą udało mi się odkryć, a oczyścisz każdą wodę. Czyli, że co? Że mogę pić wodę taką trującą? Mogę założyć? O, mogę. Dobra. I walimy skrzyneczki. Co jeszcze jest? Working Stiff Tools. O, krakebuczek. O, potrawka żula. Bardzo dobra rzecz. Bardzo pyszna. O, ty, patrzcie. I nie zareagowała nawet. Jaka tempa. Dobra. Głucha. O, jeszcze tu. Oj kurde, ile towaru na koniec. W większości śmietki, no ale... Co, tu coś jest? Nie. Nic tu szczególnego nie widzę. A przekopmy jeszcze. I I tutaj. Elegancko. No i co? Teraz to tędy? Nie wiem, tamtędy szedłem czy tędy? O. Zablokowane. Nie ma jakichś kluczy? Na ścianie? Nie przeoczyłem coś? No nie widzę. Dobra, tam tradycyjnie. Dawaj, siekiera, z buta wjeżdżam. Puk, puk. O, tam się jeszcze na kolce nadział. No i dobra. No, taka średnia. Ta lokalizacja, tylko że długa się ciągnęła. Jakby ona na przykład na wyższym poziomie była, tu trudniejsze, że zombiaczki były, to może by co było co powalczyć, a tak to dwa feralne, nic ciekawego w środku. Tam. To czas zmarnowali, co za ludzie. Wracamy, może chociaż nagroda od handlarza będzie gites. Dobra, to widzimy się za sekundkę. No i dojechaliśmy. Wiecie co odkryłem? Że tutaj w prawym dolnym rogu to nie jest jakieś najedzenie konia, tak jak myślałem, że trzeba mu to jabłko dać, tylko to jest po prostu no naprawia się, o. Trzeba konia naprawić. Normalnie bierze się, podchodzi, nasz napraw i używa się zestawu naprawczego i koń jest naprawiony. Nie wiem, w takim razie myślałem, że może trzeba go tymi jabłkami karmić, no ale widocznie chyba nie. Chyba wystarczy go naprawić zestawem naprawczym. Nie wiem, tam mu coś podkręcić czy coś. Kluczykiem. Nie wiem. W każdym bądź razie naprawiłem kunia. Kuń działa. Jaki koń jest, każdy widzi. O. Co masz ciekawego? Nie wiem, to weźmiemy. I chyba to, bo to najdroższe. To chociaż ci to sprzedam. Tego młota nie będę używał, to chociaż zhandluję. Dobra, pokaż mi robota specjalna, otwieranie szlaków handlowych. Wschód. Czyli gdzie to by trzeba było jechać? Ej, ale przecież tam byłem u tego gościa. Stamtąd przyjechałem. Toś mi się tu nie podoba. To nie będę chyba tam jechał, bo tylko czas zmarnuję. Pojadę tam kiedy indziej. O, ale mamy ale zadania na 3. poziomie, elegancko. Pięknie. No to jedziemy. A nie, dobra, to się wystraszyłem, że 1,1 kilometra. To handlarz 1,1 kilometra. Załaduj. O! Ja zapomniałem, że tu mam rzeczy na kuniu. No dobra. Ja mu część rzeczy mu tam włożę. Nie będę tego nosił teraz. O. Proszę bardzo. Wypisę to. Wypisę kawkę, to odłóż, Broń też odłóż. Dobra. O kurde! Koń oszalał! Koń mnie oszalał, dobra, jedziemy. Nie wiedziałem, że kunie tak umiał. Bredgensa takiego. Dobra, co to za zadanko, co za lokacja? O! Co za bąbelki? Chyba to się nawet tak jakoś nazywało, coś tam Bubbles. O, Bubbles. O co to chodzi z Bubblesami? Dobra, ops. No jeszcze raz sobie weźmiemy. Dobra. Chodzimy jak do siebie, tam nie ma czasu na pierdoły. O. O kurde. Może troszkę przesadziłem. Bo trochę widzę, że tutaj ich jest. Podejdziesz? Dobra. Elegancko baniak straciła. Ej, jak ty mnie bijesz? Kurde. O, ta lokalizacja jest chyba w wanilce, ale w sumie pasuje pod klimat, więc pewnie dlatego ją zostawili. Dobra, co tutaj jest ciekawego? Krzesła. Dawaj, krzesła. Zbieramy krzesełka. Opa. O, tu śpioszki jeszcze, no to dawaj je. Ładnie im główkę rozwalimy. Ty nie wstajesz? No to dobrze, nie wstawaj. Teści główkę rozwalimy. Tu coś? Nie. Op. Op, o, obudziliśmy jakieś towarzystwo. Pietera. Nie, Pieter, daj spokój. Cię będziesz awanturował. Dobra, co tu jest ciekawego? No to jakieś takie fajne półki. No bo tylko pewnie taki blok, tylko pomalowany przód jest. O. O, 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 o. Kadłubek. To już leż. Tu też. No z tobą to będzie ciężej, ale też zaraz ci położymy. Ach, jakaśka twarda. Dobra, pyk. Okej. Okay. I fajno. I co my tu jeszcze mamy? Mamy śmietki, mamy... A, to mam nawet przeczytane już. Co ja się tak cieszę? Myślałem, że może wpadł mi taki cały. Dobra, o, jeszcze tu jest. I dawaj, kręcimy. Żelazo zawsze darmowe. Tu co mamy fajnego? Nie. I co? To wszystko by było? Znajdź zapasy. Otwórz. Ale co? Co ja tu otwieram? To jest drewniane. No to... Aha. To jest... Na trzecim? Lokalizacja? A ja mam taki nóż, to... Co oni mi tu? Ja czekam, to takie... A, to chyba, że tu poczekaj. O! Cześć, śpioszek. Jejejejejeje. O, o. No i straciła głowę. Gdzie ja wylazłem? Nie wiem, ale coś tu się... Coś się tłuką, chłopaki. Tutaj. Daj szmateczków trochę. A, tam nie mamy sufitu. O. I mamuśka w plecy. Ukradkiem. Żyje czy nie? Nie żyje. Nie, jeszcze tu jest kolega. Ładnie, co? Ładne czułko. O. O kurde. Ale stado kadłubków. Ała, zostaw. Nie gryź. Table Rose. Co to za... Ała. Zmęczył się. Kurde. Już spokój miał być. Table Lilac. Table Orchid. O co to chodzi? Jakaś zagadka? Dwie kulki i armatka? Co to ma być? Nie czaję. Ciekawe. O, a nie. To jest sejfa trapa, kurde. Ło, szukany sejf. Dobra, dawaj bełty. O, jedzonko na ziemi, dobra. Kawusia. Kawusia możemy łyknąć jakąś. O. Samuela weźmiemy. Elegancko. Kurde, słabe te zadanka mamy. O, potrawka żula, mówiłem. Zobaczcie, 64 żywności, 20 wody. Jedna z lepszych potraw. Taka potraweczka żula. O, dobrze, ja tu wskoczyłem. Tylko ja bym chciał tam jakoś wejść. Dobra, rozwal nam pewne. Kurde. O. Co mamy? Obrażenia. Człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. W walce przetrwasz ty albo oni, a na litość nie licz. Broń automatyczna zadaje 10% więcej obrażeń. Pięknie. Wejdźmy tam jeszcze wyżej. No, kurde. O co chodzi? Puść mnie tam. Puść mnie tam. Kurde. Dobra, nie to nie. Wejdę se tak. Coś mi tutaj kurna, o. Fucken, o co chodzi, no? Nachlał się chłopczy, jak? Dobra, oddaj to, śmietki, nic więcej nie ma. Kurde. Dobra, zobaczymy. Ostatnio mamy pecha do tych wytrychów. Nie chce mi się znowu walić tego. Weź otwórz. Otwórz, no. No weź. No daj, daj, daj. No idzie. Pięknie. Stalowy kilofik. Lubię. Sztuka górnicza. Kawa górnicy uwielbiają, gdy wypijesz dużo kawy. Będzie za pomocą kilofa lub kamiennej siekiery zbiesza 10% więcej zasobów ze wszystkich ród. Pięknie. O kurde. Wszystkie książki chyba mam. Nie gadaj. O tak. Pięknie. To akurat już mamy sztukę górniczą. Jak zabierzemy się porządnie za budowę bazy i będą nam potrzebne materiały, to już jesteśmy gotowi na zbieranie. Dobra, wracamy do handlarza. W którą stronę? Gdzie pan jest? O kurna, koniu! Koniu, uważaj. Dobra. A, to my tu bliziutko jesteśmy. To kurde, prawie że pod domem. Dobra. Idziemy oddać zadanko i pojedziemy do bazy się rozładować. Bo i na kuniu pełno towaru, i na mnie... Kuń szaleje. Nic dziwnego, że go musiałem naprawiać, bo ja nim ciągle coś walę, no to... To się konio bija. O! Weapon Lubricant Mod. Lower degradation in weapon by 50% by reducing wear and tear. Fajne. 50% mniej zużycia broni. O! I bug. Ale... Kurde. To jest też dobre. Chyba to wezmę. Bug to jeszcze tam do pojazdu, to jeszcze trochę. Pozbądź się zombie. Dobra. Mamy coś na handel dla niego? Dobra, na razie ja tu nie będę tak sprzedawał rzeczy, bo... Poczekam, aż się większa ilość zbierze, to może sprzedam z tym... Z jakimś... napojem czy coś, żeby mi się więcej kasy dostać. I wtedy hurtem będę handlował, a nie tak pomalutku. Dobra, zobaczmy, co ten mój lubrykant, gdzie ja go mogę dać. Tu mogę? Mógłbym, ale nie mam miejsca. Tu mogę. No i pięknie. Bardzo fajnie. To teraz przeładuj. Fajna lunetka. No te bronie rurowe pasują do tego klimatu dzikiego zachodu. Całkiem. Dobra, lecimy do bazy, rozładować się. Bo nie ma co tego trzymać na pace. Później mogą być ciekawsze, że... O Jezu. I znowu koniem w ścianę. Sorry konik, no. Nie chciałem. Tak jakoś głupio wyszło. Jezu, jeszcze wszystkiego nie udało się wziąć. Dobra. Koń poobijany po ścianach lata. Dobra. Open the door. Dobra, rozładuję się i zaraz wracam, nie będę was zanudzał. Okej, rozładowaliśmy się. No i co, pojedziemy chyba ostatnie zadanko jeszcze sobie trzaśniemy na szybciutko. Jak patrzę na te zadanka dzisiaj, to takie są takie luźne, takie wpadasz, wypadasz. No, więc sobie jeszcze strzaśniemy szybciutko jakieś zadanko. Co tu my mamy w ogóle? Oczyść obszar. Co tam się drze po drodze? Hamuj, Borys, hamuj. Dobra, wyhamował. Przeładuj i na pełnej. O, co to jest? O kurde. Kopalnia jakaś. Bardzo, bardzo przyjemnie to wygląda. Kadłubek, mnie nie gryź. No, powiem wam. Nie głupie. Lecimy. O. Elegancko łeb stracił. Beltował tam, na awanturę. Szybciutko. O. Fajnie idzie. Co tu masz ciekawego? Co tam się... Ktoś się tam jeszcze coś pruje, słyszę. O, tu leży. Śpioszek, tego może tak tradycyjnie pałeczką. Parę kadłubków. Co kadłubki w kopalni robią? Ja nie wiem. O, kurde. Ta lokalizacja może być fajna, bo tutaj byśmy mogli cusik pokopać sobie nawet. Ja bym sobie chyba ją zapisał, wiecie? Przez tego własną, prywatną kopalnię zrobić. Pokaż to na mapie. Zapiszemy sobie. Kopalnia. Bardzo... Zapisałem? Chyba nie. Kopalnia. Linder. No. Ty mam, widzę, tam łupek, tu ołów. O, tu pietera mamy. Kurde, nie trafiłem pietera. Dobra. Co tu jeszcze będziemy mieli? Dobra, na otro. Na otro jedziemy. Co tu? Ura. O, tu jeszcze są drzwi. No to powiem wam, że na koniec to nam się chyba najfajniejsza lokalizacja trafiła. Miało być na szybciutko, a powiem wam, że tutaj jest dość ciekawie. No. Otwórz, otwórz. Rozbieramy ten syf cały. Kto tam się jeszcze pluje? A, zaraz go tam... A, sami wejdą. No, pokaż to. Słabe. Rozłóż to. Betoniara. Rozkręć betoniary. Dawaj tutaj, o. I opa. Kto tu się awanturuje? A, zablokowane, oj. W ogóle fajne miejsce, nawet jakąś bazę sobie zrobić, taką pierwszą. Fajniuśkie miejsce. Co my tu jeszcze mamy? Do kopania, o, amunicja. Dawaj. Cemencik. Cemencik. No, to już powiem wam, przyjemna lokalizacja jest. O kurde. Feralna. Mamuśka. Opa, he. A, siul tej amunicji. Trzeba w końcu coś z nią porobić. Też dużo materiału widzę, że tutaj jest. Bo tu są drzwi jeszcze. Kurde, są wszędzie drzwi. Powiem wam, że to już taka wygląda na konkretną lokalizację. Nie tam jakieś wypierdki. Dobra. Wpadamy tu. Co? Coś tu jeszcze jest? O, tutaj śpiochy. O, jeden nabój był tylko. O kurde, agregacik. Tyk. Przyjął na klatę. O. Kurde. Ile towaru fajnego. Tyk. Tyk. Torba. O. Co możemy dołożyć tą modyfikację? Nie, nie możemy. A tu możemy? Moglibyśmy, ale nie mam miejsca. Warto to rozkręcać? Chyba nie warto. O, tam jest gościu. Chodź tutaj, dostaniesz pałeczką. Elegancko. Jeszcze gdzieś na górze pokazuje. No i tu, tylko jeszcze zasoby w takim razie. Nie ma co zostawiać. Zablokowane. Dobra, torba. Coś tu jest ciekawego? No jest bardzo, bardzo fajnie by tu było przyjść sobie zasoby pokopać. O-o. 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 Tam jeszcze jeden pies jest. No. Jeszcze psa w kopalni, no. Tego to jeszcze nie widziałem. Pies górniczy. Co on tu miał robić? Metan wyczuwać. Nie wiem, tak se kombinuje. Nie znam się. Dobra, dawaj kolce. Piesa też by rozciął, co? Nie, no ale nie samym... Dobra. A, już go rozciąłem siekierą. No dobra, życie. A, beczułki, dawaj prawdziwe. Elegancko. O, aha, to tak było. Taka to była trasa. I skarbik. Jeszcze wyczyś... O, chyba jej nie otworzyłem jednak, a rozwaliłem. Cwaniak. No życie. Kapowe. Dobra, otwórz. Co my tu mamy w ogóle za... Ktoś tu do mnie idzie, czy tu na górze chodzi? Dobra. O kurde, nie teraz, nie teraz. Łajza jaka, no. I wytrych zmarnowany, przynajmniej nie cały ten muszę zegar odnawiać. Kurde. No, dawaj. Otwórz. Kurde, no. Aaaa. Ty dziadów, won, won! To wszystko przez was. Dobra. To robimy chwilowe cięcie. Rozwalę skrzynę i... na chwilę jestem. I okej, mamy to piękne. Kurde, nie mam gdzie tego wpchać. Coś bym musiał wyrzucić. Tylko co ja wyrzucę? To wyrzucę. To mogę w ogóle przeczytać. Dobra, wzięliśmy chyba wszystko. Zostało tylko jeszcze tam jakiegoś zombiaka gdzieś nam wybić. Gdzie on tam jest? Gdzieś na górze. Jak tu się szło? Kurde, przeciążony jestem jak wór. Dobra, lecimy na górę, tylko nie pamiętam którędy. A, tam są schody. Dobra. Czego pogubił. Się ciemno kurna aż zrobiło. O. Dobra. O, jeszcze głodny. A, chwila, czy ja nie miałem tego gularzu? Nie, kurna, zostawiłem w chacie. Na życie, no. Kurde, co tu jest? Butelki. Jako cały blok. Kurna, będę się tak teraz urlał powoli. Gdzie ten zombiak jest? Gdzie on tam jest? Jeszcze wyżej. Kurde. W takim tempie to ja wam powiem, pół dnia byśmy. Czy pół dnia byśmy? Będziemy iść. O, słyszę ziomka. Ale to chyba nie kura. Nie o kurę raczej chodzi. Ale gdzie mi to pokazuje? Coraz wyżej, jeszcze wyżej. Jeszcze, o jest, jeszcze przeładowuję. Gdzie ten jest gościu? O co to chodzi? Że to może, że włącz? Albo chyba, że to jest cała lokalizacja. Dobra, to podwórko się zalicza jeszcze. Gdzie są te śmietki? Wyłazić. Wyłaź jeden z drugim. Gdzie? Ty pod ziemią. Jak zwykle w grobach. O! Kurde, włóż. Dobra. A tamten działa, siedzi pod tą ziemią. Gościu, weź ty się opanuj. Gdzieś... Gdzieś tu pod wozem? A, grób. No dobra, jeszcze grób może otworzymy. No nie, nie otworzymy. No nic. Kurde, jeszcze teraz utknij w dziurze. O, jeszcze bruk mamy. Dobra. Bruczek elegancki. No i pikodelo. A jeszcze tu lodówka. O! Ty! Tu jest niby takie zejście, niby coś. Czerwony sedan. No to otwórz czerwonego sedana. Kurde. Kupa towaru, coś... niby pierdoły, ale to wyrzucę, wezmę to, bo to można sprzedać jeszcze po dobrej cenie, w miarę. Gwoździe to tak za bardzo nie sprzedam, ale to puszkę bym zjadł. Dobra, teraz coś podjemy, bo jesteśmy głodni przy okazji. Dobra, idziemy do konia i co? I wracamy oddać zadanko. Może jeszcze zdążymy przed nocą, zanim handlarza nam zamknął. Także widzimy się za chwilę. No i dotarliśmy elegancko. Stój, stój, koń, stój. Dobra, jesteśmy. Może coś bym na niego włożył, bo nagrody nawet nie odbiorę teraz. Dobra. Troszkę odłożyłem rzeczy, żeby było miejsce na nagrodę w razie czego. Oddawaj. Co tam masz? Kurde. Słabe. Drewniany łuk. Drewniany łuk ci od razu chyba sprzedam, wiesz? Dobra. Weźmy zadanie. Transport, przywróć zasilanie w nocy. O to możemy zrobić. W nocy niedługo będzie noc. Dobra, ale to już w następnym odcinku. Na dzisiaj kończymy. Dzięki, że wpadliście. Zapraszam na następne odcineczki i bajo jajo. Na razie.